Anna Wilczyńska, portal warzywa.pl. Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek komunikatu warzywniczego ProCam, a naszym gościem jest Sławomir Machacki. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witaj, Aniu. W ostatnim czasie zmienna pogoda spowodowała spowolnienie wielu prac polowych i jak sami obserwujecie, zahamowanie wzrostu roślin. Szanowni Państwo, na ten moment wszyscy koncentrujemy się na poprawieniu kondycji warzyw. W najbliższych dniach spodziewamy się już znacznego poprawienia warunków atmosferycznych, jednakże zmienna aura, no ta kwietniowo-majowa, niewątpliwie wpłynęła na Wasze rośliny. Jak aktualnie przedstawia się sytuacja na polach, Sławku? Bardzo Ci proszę o komentarz. Tak, na pewno mamy bardzo duże przesunięcie w okresie wegetacyjnym, o co najmniej 2 tygodnie. Jeśli chodzi o przebieg prac polowych, to wszystko tak naprawdę zależało od przebiegu pogody, od rodzaju gleby, warunków wilgotnościowych. Na teraz większość z nas już tak naprawdę myśli o kolejnych zabiegach herbicydowych w tych głównych uprawach. Marchew, pietruszka, w wielu rejonach, no, zwłaszcza na lżejszych glebach, mamy już wyrzędowane plantacje. Wschody trwały długo, są jednak zadowalające, zwłaszcza na glebach tych, które były mniej podatne na zaskorupienie. Plantacje cebul bardzo niewyrównane na ten moment w trakcie wschodów. Tu sytuacja jest gorsza. W wielu rejonach silny taki wycinający wiatr mieliśmy. Młode siewki ciężko przetrwały tutaj ten okres. Część pól rolnicy posieli zbyt płytko, wskutek czego właśnie rośliny miały gorsze możliwości przejścia przez te chłody kwietniowe. I sytuacja jest bardzo różna w zależności od terminu siewy, gleby. No, na pewno trzeba się liczyć, że część pól będzie przesiewana. Warzywa uprawiane z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł, seler korzeniowy. Tutaj mamy jakby większe możliwości reagowania, aby roślinom pomóc, ponieważ już powierzchnia liścia jest dosyć spora, wystarczająca, aby skutecznie nanieść preparaty nalistne i zareagować. Właśnie tutaj dostarczyć fosfor, mikroelementy czy aminokwasy. W wielu momentach żeśmy stosowali właśnie takie rozwiązania regenerujące po wcześniejszych przymrozkach. Plantacje kapustnych reagowały z zaburzeniami głównie tutaj pobierania fosforu. W warunkach chłodów czy przymrozków również sadzone pola selerowe. Jak wiem, seler jest ciepłolubny. W różnych rejonach w kwietniu napotkały na przymrozki. Musieliśmy je również regenerować. W bieżącym tygodniu prognozowana jest tutaj poprawa tej pogody naszej, a w tym czasie rośliny będą chciały nadrobić się wzrost. Co zrobić, aby zminimalizować skutki tego trudnego początku sezonu wegetacyjnego, Sławku? I jakie są ogólne zasady dolistnego dostarczania właśnie składników pokarmowych do roślin? Bardzo Cię proszę o komentarz. To znaczy tak, schemat taki oparty na regeneracji po okresach chłodów czy przymrozkach. No, tutaj są różne szkoły, ale najczęściej tutaj spotykamy właśnie stosowanie aminokwasów w połączeniu z mikroelementami. Dlatego my tutaj w naszych zaleceniach na te trudne sytuacje zalecaliśmy Prohorty Mikro MG w dawce 4-5 kg na hektar. W połączeniu właśnie z aminokwasami. I tutaj polecany był ten preparat właśnie, o którym mówię, Prohorty Mikro MG, zawierający właśnie kluczowe składniki magnez, siarkę, ale też mikroelementy bor, molibden, żelazo, miedź, cynk. Łącznie z preparatem Natural Crop SL, 2 litry na hektar, który zawiera właśnie kompleks aminokwasów w specjalnie dobranych proporcjach. Oczywiście mieszanina idealnie tutaj się łączyła i mieszalność jest bardzo dobra w zastosowaniach dolistnych. Również wersja fosforowa. Tutaj polecaliśmy nawożenie dolistne wraz z mikroelementami w formie właśnie Prochorki Plus P. Wersja właśnie wybitnie fosforowa w połączeniu z preparatem Improver. W stężeniu 0,02% w celu podkręcenia takiego metabolizmu rośliny. Improver zawierający nitrofelan potasu. Dostarczamy tutaj w tym rozwiązaniu fosforu na start, ale także regenerujemy uszkodzenia poprzymrozkowe. W ostatnim czasie również wiele plantacji selera, o którym mówiłem wcześniej, było regenerowanych po przymrozkach.
Z dobrym skutkiem stosowaliśmy tutaj aminokwasy, właśnie wspomniany preparat Natural Crop SL 2 litry w połączeniu z preparatem algowym Super 50 Alg 500 w dawce 1 litra na hektar i tutaj ten preparat wykazywał się jakby taką koncentracją bioaktywnych antyoksydantów, również posiadał takie bardzo silne działanie antystresowe. Tutaj mieliśmy bardzo dobre efekty zastosowania tego rozwiązania. Jeśli chodzi o niedobory tutaj i samo nawożenie dolistne, tutaj stosujemy takie jakby utarte schematy zastosowania niedoboru wynikające ze słabego pobierania fosforu. Polecaliśmy stosowanie oprysku przed wysadzeniem rozsady na tacki właśnie preparatem Prohorti plus PEW, czyli w wersji fosforowej, na ukorzenienie się w gruncie młodych roślin wpływających właśnie na rozbudowę systemu korzeniowego w momencie, kiedy tego fosforu rośliny wymagają najwięcej. Również pierwsze zabiegi do listy już ukorzenionych roślin sadzonych w rozsady, które mają wystarczającą powierzchnię liściową, stosowaliśmy w formie właśnie fosforowej. Kolejne zastosowania, które będziemy robić, to jest wersja zrównoważona, kiedy rośliny potrzebują więcej azotu na zbudowanie części nadziemnej. Jest to czas przed kwitnieniem papryki czy pomidora. Jest to okres, kiedy rośliny kapusty zwierają międzyrzędzia lub też na początku fazy budowy korzenia w przypadku korzeniowych. No i ostatnim takim rozwiązaniem naszym, których polecamy tutaj, jest stosowanie nawożenia dolistnego. To już jest wersja potasowa, którą stosujemy w drugim okresie wegetacji na tworzenie się plonu, czyli po okresie kwitnienia, w fazie tworzenia się zgrubienia cebul, czy też budowy, intensywnej budowy korzenia marchwi, pietruszki czy selera. Także również potas bardzo mocno wpływa tutaj na wartość przechowalniczą i szczególnie jest polecany na właśnie na ten okres przed zbiorem na tworzenie tego planu handlowego. Jakie obserwujesz aktualne zagrożenie na plantacji cebuli ozimej, która właśnie wchodzi w fazę zbioru? Znaczy tak, już 2 tygodnie temu sygnalizowaliśmy, aby nie odpuszczać zabiegów fungicydowych w cebulach ozimych, mimo iż nasze modele chorobowe nie pokazywały jakby takiego znacznego zagrożenia. Pogoda zmienna, zimno, również silny taki wycinający wiatr, mokro spowodowały właśnie osłabienie roślin i większą ich podatność na właśnie na choroby grzybowe. I tutaj plantacje cebul ozimych weszły w fazę zbiorów na ten moment, także zbiór pęczkowy tych odmian wczesnych już trwa. Rośliny są porażone chorobami grzybowymi. Do tego momentu były to jedynie saprofityczne, takie grzyby powodujące plamistości, głównie na osłabionych chorobami roślinach. Jednak wraz ze wzrostem temperatur w tym tygodniu możemy spodziewać się mączniaka rzekomego czy stemfelium, który na pewno tutaj zaznaczy już swoją obecność. Na tą chwilę pogoda ulega zmianie, temperatury idą do góry i ten problem tak naprawdę jest przed nami. Co było tego powodem? No, cebule nie wykształciły jakby tutaj wystarczającej warstwy woskowej, która byłaby skuteczna w ochronie przed infekcjami. Dlatego też takie zapobiegawcze stosowanie fungicydów było i jest nadal konieczne. Dostępne rozwiązania, które stosujemy przeciwko mączniakowi, stemfelium oraz wielu producentów zastosowało zapobiegawczo oraz które polecaliśmy, no to były to przede wszystkim Signum wraz z dobrym adiuwantem stosowanym na plantacjach cebul. Signum w dawce kilograma plus adiuwant Sirocco 0,3 litra na hektar. Kolejnym takim rozwiązaniem, które też było stosowane w odstępach tutaj tygodniowych, mimo tych trudnych warunków, to było Fandango, kilo 25 na hektar, właśnie tutaj z połączeniem z adiuwantem Sirocco oraz z aminokwasami, preparatem Natural Crop SL 2 litry na hektarze.
I tutaj zastosowanie adiuwantów w warunkach jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku preparatów kontaktowych zabezpiecza przed zmyciem, a w przypadku rozwiązań jakby systemicznych utrzymuje dłużej wilgoć, dzięki czemu więcej preparatu jest wchłaniane. Także fandango również tutaj w walce z mączniakiem rzekomym i z gnilizną szyjki. Przede wszystkim to są dwa główne zagrożenia, przeciwko którym jest dedykowane, ale też bardzo dobrze ogranicza stemfelium na uprawach cebuli. Także na to utrzymanie plantacji ozimych przed chorobami grzybowymi wydaje się taką najważniejszą sprawą, zwłaszcza że układ pogodowy się zmienia i presja chorób, ale też i szkodników za chwilę będzie duża, także powinniśmy naprawdę skupić całą uwagę w tym momencie na właściwe podejście do ochrony i obserwowanie zagrożeń. Dziękuję Sławku za dzisiejszy komentarz i za cenne wskazówki. Proszę Państwa, to był trzeci odcinek komunikatu warzywniczego PROKAM. Naszym gościem był Sławomir Machacki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zachęcam do kontaktu. Dziękuję. Oczywiście.